Michał Kreński, Bankier TV, witamy jak co tydzień od blisko 14 już za chwilę lat w podsumowaniu tygodnia na rynkach, nie tylko rynku polskim. Oczywiście pożegnaliśmy się już z Pawłem Sołtysem, który oddalił się do nowych zadań. Paweł, jeśli to oglądasz, myślę, że docenisz, tęsknimy za tobą w tę stronę, ale jesteśmy zabezpieczeni. Słucharki, panie Piotrze, właśnie, jak zwykle co tydzień Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie Michale. Panie Piotrze, spotykamy się znowu, jak w poprzednich latach, no, tak wspomniało nam się jeszcze przed programem, że jak zwykle pesymistycznie, no ale pierwsze dwa pytania. Po pierwsze, to oczywiście nie ma być przytyk do wieku, ale czy był już u pana premier Morawiecki z zakupami? Widziałem ten wspaniały filmik w telewizji, gdzie pan Morawiecki przyniesione przez pewno SOP paczki wystawiał pod drzwi jakiejś pani, no trochę to jest śmieszne. Ja rozumiem ideę, idea jest słuszna, żeby tym ludziom w moim wieku i starszym, którzy nie mogą sami robić zakupów, którzy nie chcą wychodzić, pomagać, to jest prawda, ale czy musiał do tego być użyty pan premier, mam duże wątpliwości. W każdym razie nie było pana premiera. Może całe pieniądze, panie Piotrze, po prostu poszły na służbę zdrowia i nie było pieniędzy na aktorów. Przechodzimy do drugiego pytania. Czy spał pan tej nocy, czy obserwował pan to, co działo się w Stanach Zjednoczonych? Nie. No ja raczej staram się sypiać. Zakładam, że gadaniem tak zwanych mądrych głów, czyli pandits, jak mówią w Stanach Zjednoczonych, typu Piotr Kuczyński w wydaniu amerykańskim, niekoniecznie musi mnie interesować. Interesuje mnie to, co się dzieje, tak powiem, pod koniec. No i to już oczywiście oglądałem, nawet w tej chwili, mając przed sobą laptop, również mam przed sobą duży ekran, gdzie widzę CNN. I widzę, jak to się rozwija, więc śledzę sytuację bardzo dokładnie, ale nie wtedy, kiedy Amerykanie się ekscytują, to ja śpię. No ja także mam przed sobą akurat jeden z poważnych brytyjskich portali. Dalej pozostaje od wczoraj ta sama sytuacja, 264 głosy elektorskie na Bidena, 214 na Trumpa. Przewidywania, no tu trudno spodziewać się, żeby sytuacja rozwijała się bardzo dramatycznie w stronę nagłej wygranej Donalda Trumpa, no ale przez cały czas liczenie głosów jeszcze trwa. Tak, ale już w tej chwili widzę tytuł właśnie w CNN-ie, że Biden bierze Georgię. Nie wiem, czy rzeczywiście bierze, czy nie bierze, ale widzę również wyświetlone, że 917 głosów na korzyść Bidena w Georgii. No to by chyba, nie pamiętam ile w Georgii jest elektorów, ale to mogłoby już chyba przesądzić temat, a jeszcze jest Pensylwania, jeszcze jest Nevada, która też dzisiaj ogłosi. No wygląda na to, że Biden to w pierwszej turze wygra. W pierwszej turze mówię dlatego, że przecież oczywiste jest, wszyscy wiemy, że jest dziesiątki procesów, które wytaczają prawnicy Trumpa, domagając się ponownego liczenia, zarzucając nieuczciwość, no i tym podobne rzeczy. A sam pan Trump mówi, że on wygrał i jeżeli ktoś podaje, że nie wygrał, że przegrał, to znaczy, że oszukuje, że to są mnóstwo masowe fałszerstwa i tak dalej, i tak dalej. Ten człowiek jest po prostu nieobliczalny, niestety. Ja wiem, że nie wolno, w polskim kodeksie karnym jest paragraf na znieważanie głowy państwa, w związku z tym nie będę znieważał pana Trumpa. Panie Piotrze, jeszcze trochę czasu do przyszłego roku, jakikolwiek nie byłby wynik wyborów, jeśli wygra Biden, no tak czy inaczej musimy poczekać do przyszłego roku. No i możemy chyba porozmawiać trochę o lękach, bo jest się chyba czego bać. Według mnie tak i to, co ja widzę na giełdach, to jest szaleństwo. Kiedyś w 96 roku Alan Greenspan powiedział, no wtedy wyprzedził coś, bo potem jeszcze Nasdaq wzrósł o 300%, ale powiedział, że na rynku panuje nieracjonalna przesada. No i teraz też powiedziałbym, że jest nieracjonalna przesada. Rozumiem powód, rozumiem kierunek indeksów, ale szaleństwo pod tytułem prawie 10% czy 10% na Nasdaqu w
3 dni. No, tego nie rozumiem, szczególnie, że przez oczywiste jest, że będzie jeszcze awantura nie z tej planety i dobrze będzie, jeżeli Amerykanie się nie postrzelają na ulicach, bo ja tego też niestety nie wykluczam. A na pewno boję się tego, co może pan Donald Trump w ciągu, jak pan słusznie powiedział, jeszcze całych 2 miesięcy w Białym Domu zrobić. Bo to może być niewyobrażalne. Przez dzisiaj telewizję, część telewizji, żeśmy mówili przed wejściem na wizję, żeśmy mówili o tym, że kilka telewizji przerwało jego wystąpienie, twierdząc, że nie będzie tych kłamstw transmitowało. W związku z tym on jest po prostu nieobliczalny. I to, że inwestorzy mówią, a tam wygrał Biden, podzielony kongres, to jest znakomicie, bo wspaniale, nie będzie nadmiernych regulacji, nie będzie wyższych podatków, kupujmy akcje, to jest lekkie szaleństwo według mnie. Ale okej, no z rynkami się nie dyskutuje. Na razie, tak czy inaczej, amerykańska legislatura pauzuje, czekając na wynik wyborów. Nie ma na razie głosów o tym, czy wchodzi wobec tego kolejna transza pomocowa. Nie ma także jakiegoś specjalnego, mocnego ruchu ze strony Rezerwy Federalnej. No, tu można powiedzieć bez zaskoczeń, czyli cały ten optymizm tak naprawdę pompowany tylko brakiem lęku i oddechem, że nie będzie wyższych podatków, bo nagle nie przyjdzie krwiożerna lewica i nie zabierze pieniędzy. Tak, To nie no, będzie trochę wyższych naciągane. podatków i no właśnie, nie będzie wyższych podatków, nie będzie regulacji, Sąd Najwyższy nie będzie zwiększony, bo to było też w programie demokratów. No mówiło się przed wyborami o tak zwanej niebieskiej fali, czyli o tym, że demokraci wezmą wszystko. Senat zwiększą o 20-30 miejsc w Izbie Reprezentantów i prezydenta. Prezydenta chyba wezmą. W Izbie Reprezentantów zamiast zyskać 20-30 głosów, stracili 6 jak na razie, stracili 6. Biden być może wygra, ale to jest ledwo, ledwo. Zresztą, nawiasem mówiąc, ja z goryczą patrzę, co wyrabiają Amerykanie, bo wystawianie bardzo starszego pana, 8 lat starszego ode mnie, bardzo starszego pana z zerową charyzmą na prezydenta w 350-milionowym narodzie, no to jest dla mnie kuriozum. No ale okej, oni pewno wiedzą, co robią. Załóżmy, że wiedzą, co robią. W każdym razie ta niebieska fala rzeczywiście rynki przez chwilę wystraszyła, ale tylko przez chwilę, potem wszystko szybciutko by się to unormowało, a teraz się cieszą jak szaleni, no bo właśnie niebieskiej fali nie będzie, a demokraci mają o czym myśleć, bo tak naprawdę to oni dostali w skórę, mimo tego wygranej w Izbie Reprezentantów, mimo prezydenta, to wygląda bardzo niedobrze i naprawdę mają tak dużo do przemyślenia, jak u nas Platforma Obywatelska. No jak spojrzymy na układ sił, to wobec tego szykuje nam się najprawdopodobniej klincz. No, gospodarka w tym momencie nie wygląda dobrze w związku z pandemią, a pozostaje nam sytuacja, w której Republikanie, blokując pomysły ewentualnego demokratycznego prezydenta i blokując kolejne ruchy, nie polepszy nam sytuacji. Panie Piotrze, czy wobec tego amerykański rynek w 2021 będzie dalej pełen tych zupełnie nieuzasadnionych wzrostów? No bo chwilowo, jak spojrzymy na to, co działo się od 10 lat, im gorzej, tym lepiej. Te ich rynki się zupełnie odrealniły. No to żeśmy tutaj w tej audycji mówili bardzo często o tym. Ja często cytowałem Davida Rosenberga ze Stanów Zjednoczonych, znany inwestor, ma swoją firmę, kiedyś był dyrektorem Bank of America. I on powiedział ostatnio, że Wall Street nie potrzebuje już gospodarki, skoro ma Fed. No i to tak właśnie wygląda. Im więcej tych wydrukowanych pieniędzy, tym więcej idzie na giełdę. No najlepiej się zarządza cudzymi pieniędzmi, prawda? No bo taka jest prawda, że przecież fundusze używają pieniędzy swoich ludzi, którzy trzymają u nich pieniądze, prawda? W związku z tym ci zarządzający nie swoimi pieniędzmi ryzykują, najwyżej swoimi premiami. No i to tak gna do góry, im więcej tej kasy jest, tym bardziej to tak wygląda. Dziwne nawet, że u nas tak nie wygląda, skoro 1/4 depozytów zniknęła z banków. Pewno poszły na rynek nieruchomości, część poszła jednak na obligacje indeksowane inflacją. Czy będzie w przyszłym roku to samo na Wall Street? Ja nie jestem prorokiem. To nie wiem, po prostu nie wiem. Widzę bardzo dużo właśnie proroctw, które mówią, że
3700, 3900 na S&P 500, niewykluczone, ale widzę również takie, które mówią, że 20% spadku, też tego nie wykluczam. Wszystko zależy od tego, co będzie w tejże polityce amerykańskiej i jak tak naprawdę rozwinie się pandemia, bo to, co widzimy w Polsce, wygląda, trzeba powiedzieć wprost, katastrofalnie. W Stanach Zjednoczonych im daleko do pełnego lockdownu, według mnie jego nie będzie, ale gdyby była jakaś totalna katastrofa i wprowadzili lockdown, no to znowu indeksy zanurkują i tyle. A pakiet pomocowy, oni teraz grają na pakiet pomocowy, bo zakładają, że po wyborach prezydenckich no już kongres nie będzie musiał się zastanawiać, w kongresie nie będą musieli się zastanawiać, czy uchwalenie pakietu pomocowego, tego dużego pakietu pomocowego, kolejnego dużego pakietu wielobilionowego w dolarach, czy pomoże jednej, czy drugiej stronie, czy Bidenowi, czy Trumpowi, nie będą musieli się nad tym zastanawiać, więc go uchwalą. No, uchwalą. Być może to oszczędne podejście republikanów zaważy na tym, że nie będzie to 3,4 biliona dolarów, tak jak chcieli to demokraci, ale pewno 2 biliony, czyli 2 tysiące miliardów dolarów zostanie wrzucone w gospodarkę. No i na to grają rynki, między innymi dlatego dolar się osłabiał ostatnio i dlatego drożało złoto. Panie Piotrze, spójrzmy na naszą stronę oceanu. No, z jednej strony Brexit, z drugiej strony częściowy lockdown w Niemczech, z trzeciej strony czekamy na naszą Radę Polityki Pieniężnej. Tu chyba też zaskoczeń nie będzie. Powiedziałbym, gramy spokojnie, gramy konserwatywnie, no i patrzymy za ocean, tam jest optymistycznie. Jak spojrzeć na indeksy na europejskich giełdach, tu też nie ma dramatu i nie ma przerażenia. Nie, no przerażenia nie ma żadnego. Wszyscy zakładają, to wszyscy oczywiście w cudzysłowie, większość zakłada, wszyscy jak mówię, to nie znaczy, że naprawdę wszyscy. Większość zakłada, że ponieważ przy pierwszym lockdownie to załamanie indeksów, załamanie gospodarki było rzeczywiście dramatyczne, ale ten, kto sprzedawał wtedy, to stracił pieniądze, bo potem wszystko wróciło, a w Stanach ustanowione zostały nowe rekordy wszechczasów. Ta nauczka tkwi bardzo mocno w głowach inwestorów. W związku z tym oni dlatego mało się przejmują tymi lockdownami, bo mówią, no i co z tego, no teraz sprzedamy, a za chwilę trzeba będzie kupować, nie zdążymy i znowu stracimy pieniądze. Tak to niestety wygląda. Dlaczego mówię niestety? Dlatego, że jeżeli te lockdowny będą się powtarzały, to znowu zacytuję innego, tym razem noblistę, Paula Romera, którego też tutaj już przywoływałem, który mówił, że jeżeli te lockdowny będą trwały 6 miesięcy, to może my będziemy zdrowsi, ale gospodarka będzie martwa. I tego nikt nie dyskontuje, że powtarzające się lockdowny będą powodowały, że wiele firm upadnie, wielu ludzi się wystraszy, wielu konsumentów powie nie, to ja nie będę kupował nowej koszuli, tylko odłożę pieniądze, bo nie wiadomo, co się za chwilę stanie, mogę stracić pracę. I to oczywiście uderzy w gospodarkę i to bardzo mocno. Myślę, że giełdy tego nie widzą. Mówiąc o gospodarce, my też nie do końca to doceniamy. Sytuacja jest według mnie dość groźna. No jak spojrzymy na nasz rodzimy rynek, tutaj nie mamy specjalnego pola do popisu, bo z jednej strony mamy dwie spółki, które do tej pory ciągnęły nasz indeks w górę. CD Projekt odkłada premierę, czyli znowu ubija WIG20. Z trzeciej strony mamy spółki Skarbu Państwa, które zamiast ciągnąć w górę indeksy, zajmą się wspieraniem służby zdrowia i ratowaniem sytuacji w kraju, ewentualnie konsolidacją i monopolizacją wręcz na polskim rynku. Dokąd uciekać w takim razie? Czy to jest dobry czas na to, żeby trzymać się konkretnych sektorów? Czy to jest na przykład czas, żeby uciekać z banków, patrząc chociażby na te odpływy depozytów i na zapowiedzi, że raczej KNF nie pozwoli oczywiście w przyszłym roku na takie ekscesy jak dywidenda? CD Projekt i Allegro ostatnio chyba pomagały, o ile tak popatrzyłem sobie na bok, na wykresy, pomagały raczej WIG-owi 20 i to całkiem w ostatnich dniach całkiem sporo chyba Allegro pomagało.
I no cóż, no przełożył premier, ale przełożył na grudzień, więc jeżeli nie przełoży na styczeń, luty lub marzec, no to premiera się zbliża, co może CD Projektowi pomagać, a nie szkodzić, a to oczywiście będzie zwrotnie pomagało WIG-owi 20, bo WIG-20 Allegro i CD Projekt, jak żeśmy już wiele razy mówili, to ponad 1/4 całego WIG-u 20. To jest też dosyć śmieszne, że dwie spółki w zasadzie dyktują wartość indeksu. No tak to wygląda. I jeżeli chodzi o sektor ochrony zdrowia, no powinien teoretycznie zyskiwać. Powinien teoretycznie zyskiwać. Wiadomo, kto dostanie znowu po głowie. No, sprzedaż detaliczna, oprócz żywnościowej, kultura, turystyka, no to te Pytanie, czy stare turystyka branże. będzie istniała jeszcze, Panie Piotrze, po tym No kolejnym właśnie, no, lockdownie? Bo chwilowo nie no właśnie. zapowiada się tu dobrze, a te wszystkie pakiety pomocowe są, ale jak stwierdzają kolejne firmy, nie są wcale tak łatwo dostępne. No tak, ja dzisiaj słyszałem w TOK FM-ie BKG, jak przytaczano jakąś opinię, niestety nie pamiętam jakiego zespołu badawczego, bo to nie jednego człowieka, która mówi, że 30% firm wręcz upadnie na naszej gospodarce. Gdyby to tak było, no to byłaby piękna katastrofa. To jak się słucha tych ludzi, którzy na przykład szczególnie w branży kultury i żywieniowej, gastronomii, no to to jest, to naprawdę jest przerażające. Ci, którzy otworzyli na przykład dopiero co latem otworzyli restaurację i nie mogą powiedzieć, że stracili przychody w stosunku do zeszłego roku, bo nie było zeszłego roku. I teraz muszą płacić i wynajem, i leasing, i płace. No to jest po prostu naprawdę, jak się słucha, to wręcz się na płacz zbiera, bo to wygląda fatalnie. I to będzie ważyło na gospodarce. Według mnie coraz bardziej widoczne jest, ja widzę coraz więcej tych komentarzy, tych ekonomistów, którzy, myśmy tutaj kiedyś jeszcze z Pawłem Sołtysem o tym mówili, którzy twierdzą, że to, co się będzie działo w gospodarce, będzie miało kształt litery K, czyli po dużym spadku część branż pójdzie mocno do góry, wiadomo które, FANG, internet, sprzedaż zdalna, kurierzy, a część poleci na buzię, żeby nie używać brzydkich słów, i to będzie ta litera K, prawda? Ramię do góry, ramię do dołu. I tak to w tej chwili wygląda, a to, że część gospodarki, część ludzi potężnie dostanie po kieszeni, potężnie, odbije się również na tym, na wzroście tej zyskującej gospodarki, bo ona zyskałaby jednak więcej, gdyby lockdownów nie było. To z perspektywy czasu trudno jest nie wspomnieć smutno, że to jednak nie jest dobry czas na wdrażanie PPK. Szczególnie jak No nie spojrzę na jest, to, no co nie dzieje jest się. i nie jest. I chyba nie wiem, czy będzie, bo nie śledzę tego w tej chwili, ale nie wiem, czy to nie powinno być jakoś przełożone, bo to w tej chwili trochę. Ja wiem, że się podaje, ile to człowiek zyskał na PPK, w którym wszedł w zeszłym roku, ale przede wszystkim są to dopłaty i no, źle podawane informacje na temat dopłat przedsiębiorców, które są de facto naszą pensją, o której płacimy podatek PIT, znaczy płaci ten, kto jest zatrudniony. W związku z tym no, są takie różne dziwne wyliczenia pokazujące, ile to się na PPK zyskuje, ale ja zawsze twierdziłem, twierdzę i będę twierdzić, że PPK, tak jak każda inwestycja, jest obciążona ryzykiem bez względu na to, ile kto gdzie dopłaca. Bo jeżeli indeksy stracą 80 czy 70%, to żadne dopłaty tego nie wyrównają. Panie Piotrze, w takim razie pytania ponury żniwiarz, nasz stały widz, czy nasza RPP zetnie stopy? Pan Piotr wspominał nawet w komentarzu tygodniowym o ujemnej stopie depozytowej. To nie za wcześnie Ja tego jeszcze? nie wykluczam. Ja przede wszystkim, Rada myślę, że nie z powodu tego, że kogoś zabolał paluszek. Przełożyła posiedzenie ze środy na piątek, prawda? Ze środy na piątek, czyli dzisiaj, a miało być w środę. Dlaczego? No dlatego, że rząd miał coś produkować z siebie w czwartek czy w środę. No, rząd wyprodukował to, co wyprodukował. Postraszył, że za tydzień, maksimum 2 tygodnie, chyba zamknie gospodarkę i pewnie ją zamknie, bo nie przypuszczam, żeby gwałtownie spadła liczba zakażeń.
No i w tym momencie to przełożenie rady może mieć na celu powiedzenie: zobaczymy, co rząd wymyślił, jeżeli sytuacja, jak będzie rozwijała się sytuacja na froncie pandemicznym. Jeżeli będzie źle, to coś zrobimy. Co? Nie wiem. Mogą 0,25 zjechać do 0%, no to nic już nie da, bo to naprawdę niewiele daje, a mogą również rzeczywiście wprowadzić to, co w wielu krajach czy w wielu obszarach, tak jak w Unii Europejskiej, w strefie euro jest, czyli wprowadzić ujemną stopę depozytową. Ja tego nie wykluczę. Panie Piotrze, wspominany wcześniej Paweł Sołtys oczywiście dużo wcześniej przywitał się właściwie ze startem programu. Dzień dobry, panie Piotrze, jak zdrowie? A ja zapomniałem spytać, bo pytałem o to, czy pan spał. Rozumiem, że wyspany, ale zdrowy. Zdrowy, zdrowy. Dziękuję, Pawle, za troskę. To w takim razie kolejne pytania. Pan Mirosław, witam. Jak wpłynie na kursy walut dolar, euro? Zapowiadamy całkowity lockdown, tak dla laików. Rozumiem, że chodzi o No, parę ja. złoty do dolara, znaczy dolar do Tak, złotego tak. euro. Jak widać, wie pan, no, mówię naszego widza. Gdyby złoty się przejmował lockdownem, to powinien zacząć mocno tracić wczoraj, przedwczoraj, prawda? A co robił złoty? Bardzo się umacniał. Dlaczego? Dlatego, że rósł kurs euro-dolar i dlatego, że nastroje na giełdach były bardzo dobre. No i na to nie radzę patrzeć, a nie na to, czy będzie lockdown, czy nie będzie lockdownu. No to jest tak samo, ta sama zabawa odrealnienie od rzeczywistości. Oczywiście, że złoty powinien tracić. Ale jeżeli na giełdach będzie utrzymywała się dobra sytuacja, a euro będzie zyskiwało, no, co teoretycznie powinno dalej się utrzymywać, powinien dolar tracić, to złoty nie będzie tracił i tyle. To ponieważ jesteśmy w tym samym koszyku, właściwie pytanie od pana Michała. Dzień dobry, panie Piotrze. Turecka lira przebiła 10 za 1 euro. Czy taki scenariusz czeka też polską złotówkę w dłuższym okresie? Czy sytuacja fundamentalna jest znacznie inna? Czy ktoś pamięta jeszcze teraz o koszykowaniu walut, biorąc pod uwagę, co dzieje się na świecie? Jeżeli chodzi o Turcję i Polskę, no to jeżeli zaimportujemy sobie Erdoana, no to tak, ale na razie nasz przywódca, o tak to powiem, przywódca, wicepremier przywódca, no tak, nasz Szeregowy wicepremier, wiceminister, nie wicepremier. no wicepremier, no panie redaktorze, wicepremier, pan obraża pana Kaczyńskiego. Więc nasz wicepremier tak groźny jak Erdoğan nie jest i myślę, że daleko nam do tego. Nie targamy się po szczękach z Francją na temat islamu, no i tak dalej, można wiele rzeczy wymieniać. Nie porównywałbym Turcji do Polski, o tak powiem, skrótowo darując sobie te ironiczne uwagi. Czyli walutowo jesteśmy tutaj jeszcze bezpieczni. Pan Jacek pyta o debiut Canal Plus. Czy warto zapisywać się na akcje tej spółki? Zwyczajowo nie wypowiadał się pan o konkretnych spółkach, ale robimy wyjątek, No to czy mówimy o branży? jak się zwyczajowo nie wypowiadałem, to się zwyczajowo i teraz nie wypowiem. Teoretycznie, mogę powiedzieć tylko tak, teoretycznie tak, bo nie wiem, jaka jest wycena tego IPO, naprawdę nie sprawdzałem, więc nie wiem, ale teoretycznie rzeczywiście Netflixy, kanale Plus, HBO i inne powinny zyskiwać na lockdownach. No to przecież znana sytuacja i tyle mogę powiedzieć. Ponury żniwiarz dodaje także komentarz odpowiedzią na czekające nas kryzysy zadłużeniowe. Może przy odpowiedzią na czekające nas kryzysy zadłużeniowe może być przekonanie polityków do założeń ekonomistów promujących MMT, na przykład profesor Stephanie Kelton. Słychać ich coraz głośniej. Tak, ja się zgadzam. Ja to widzę i też od dawna mówiłem, że w zasadzie zaczyna przeważać głos, że tytuł, czy ja widziałem w Bloombergu taki tytuł, poważny na czołowej, na głównej stronie, to było wiele miesięcy temu, że nie ma co się przejmować długiem, bo banki centralne wszystko skupią. No i tyle. No i to jest esencja, powiedziałbym, tych wszystkich twierdzeń. Ja twierdzę i mam nadzieję, że ja tego nie doczekam, to od razu mówię. Mam nadzieję, bo to na pewno nie będzie za rok czy dwa, ale
że takie działanie doprowadzi albo do upadku wiary w papierowy pieniądz i dramatycznej sytuacji. To jest jedna możliwość, bo jak towaru zrobi się za dużo, to bez względu na to, co kto skupi czy nie skupi, to będzie go za dużo i będzie on guzik wart, o tak powiem delikatnie. To jest jedna możliwość, a druga, ta, o której mówił Carmen Reinhart, czyli główna ekonomistka Banku Światowego, która twierdzi, że jedynym wyjściem dla świata jest darowanie długów. No ja nie wykluczam, że się w którymś momencie, jak będzie potężny kryzys, nie taki, to bo to o kryzysie jest, ale jak będzie naprawdę potężny kryzys, będzie się wszystko waliło, to państwa się zbiorą i powiedzą, no darujemy sobie tam po 50% długu, no, na przykład. Ja tego nie wykluczę. To tak wspominając naszą rozmowę sprzed 4 i 6 lat, kryzys chiński, panie Piotrze, nadal się buduje, tylko w skali, której jeszcze nie widzimy. Od 14 lat się buduje, panie redaktorze, niestety. Na razie go nie widać. Co prawda, kompletnie nie wierzę w te dane, które są podawane z Chin, że tam 40 osób czy 47 osób złapało koronawirusa i 1 400 000 000 ludzi. 47 osób. Akurat. To bardzo Oszukują, to podobnie jest jak dane jasne. No. gospodarcze. Tak, podobnie jak dane gospodarcze. No, oszukują, no, ale to co zrobić? W każdym razie nie ulega wątpliwości, że w Azji to wygląda dużo lepiej niż w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Powód nie wiem jaki, ale jeżeli chodzi o pandemię, wygląda to dużo lepiej, dlatego proszę zauważyć, że w wielu przypadkach, kiedy u nas były gwałtowne reakcje azjatyckie, były bardzo, bardzo, bardzo spokojne, bo oni zakładają, że ich ta pandemia mało dotyczy. Dlaczego? No to już niech się wypowiadają epidemiolodzy, ja się na tym nie znam. Panie Piotrze, to jeszcze krok w stronę amerykańskich wyborów. Pytanie od pana Tomasza: czy Sąd Najwyższy w Stanach, gdzie jest więcej sędziów republikańskich, może odwrócić wynik wyborów w przypadku wygranej Bidena, tak jak to było przy pojedynku Al Gore Clinton? Ja myślę, że. Dlaczego ciągle? Ja już słyszę od wielu osób, które mówią Biden. Dlaczego Biden, a nie Biden? Bo jeżeli Biden, to i Trump. No bo taka powinna być logika, nie? No ale abstrahując od wymowy, to, bo to nie tylko pan, panie redaktorze, tak mówi. Słyszałem wielu tak mówiących osób Biden. Okej. W każdym razie tak, no, Sąd Najwyższy może to taką rzecz zrobić, jeżeli będzie uchyli albo podtrzyma jakieś orzeczenie sądu stanowego, bo to musi iść przez sąd stanowy wydaje swoje orzeczenie, to ewentualnie idzie do Sądu Najwyższego. Czy przewaga 6 do 3 konserwatystów, czyli ludzi wybranych przez republikanów właśnie, gwarantuje wygraną Trumpa? Nie, niekoniecznie, dlatego że tam sędziowie naprawdę starają się być uczciwymi ludźmi. W sprawach światopoglądowych powiedziałbym, że tak, że orzekną na korzyść republikanów. W sprawach tego typu praworządności, demokracji, głosowań itd., według mnie to, że oni są wybrani przez republikanów dożywotnio, co oczywiście jest kolejną wadą systemu amerykańskiego, według mnie, to nie będzie powodowało automatycznego przyznania racji Trumpowi. No, to może być pewien ratunek. Pytanie kolejne od ponurego żniwiarza i temat złota, bo nawet nie doszliśmy jeszcze do surowców. Czy złoto osiągnie prognozowane przez duże banki 2300 dolarów za uncję po nowym roku? Ze złotem jest w ogóle ciekawie, bo spadła globalnie sprzedaż złota fizycznego, nawet w Indiach, gdzie, no, umówmy się, to był zazwyczaj bardzo mocny, chodliwy towar. Inwestycje próbują to ratować, ale cena oczywiście bardzo wysoka. No cena w tej chwili 1948, jeżeli by padło 75, to powiedziałbym, że jest sygnał kupna. W tej chwili jeszcze jest taki bardzo wstępny, bo powstało coś na kształt podwójnego dna, które zazwyczaj zapowiada mocniejszy ruch do góry. Zobaczymy, jak to będzie. Dlaczego zobaczymy? Bo to zależy od euro-dolara. Jeżeli dolar będzie tracił, to złoto będzie zyskiwało. I generalnie to, co widzimy tutaj na tym wykresie, który Państwo prezentujecie, to taka lekko spadkowa fala.
No to była nic innego, tylko jak korekta oczywiście, która powinna przerodzić się we wzrosty. Czy po tym nowym roku, czy po następnym nowym roku będzie 2300, to nie wiem oczywiście, ale uważam, że trend jest wzrostowy. No to skoro jesteśmy przy złocie, skok oczywiście do ropy, tu też nie ma dramatycznych ruchów. W ogóle nie słychać niczego o Bliskim Wschodzie. Czekamy przez cały czas na wynik tego, co w Stanach i na kontynuację lub zmianę polityki amerykańskiej względem Bliskiego Wschodu. No nie, myślę, że nie będzie tutaj. Ja nie przypuszczam, żeby Biden, jeżeli zostanie prezydentem, co się na co na razie się zanosi, coś dramatycznego zrobił w stosunku do Bliskiego Wschodu. Nie wierzę w to. W tej chwili ropa przeżywa pewne trudności, bo w Nigerii podobno zaczęto wydobywać więcej, ruszyło wydobycie i to spore. Jest jakiś pretekst do tego, żeby obniżać cenę. Zbliża się koniec cięć zadekretowanych przez OPEC. Rosja co prawda chce, żeby przedłużyć te cięcia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, im więcej lockdownów, im więcej zahamowań gospodarki, tym gorzej dla ropy. O tyle można powiedzieć. Pan Roman pyta, co z ropą, czy będzie tańsza już w marcu? No, chciałoby się, Nie, no w chciałoby się. marcu to ja nie wiem, co będzie. Także sorry, Winnetou, nie, proszę się pytać epidemiologa, co będzie. Jeżeli będą lockdowny, to będzie tańsza, jeżeli nie będzie lockdownów, to będzie droższa. No, przyszły rok zostawmy w takim razie gdzieś w kategorii wróżenia z fusów, bo to jeszcze Dokładnie. daleko przed nami. Ponury żniwiarz proponuje także wymowę bidon. No, mieliśmy nie obrażać przywódców Dobra, potencjalnych także. dobra. Ale pan, Fakt być niech nie. ponury żniwa pamięta, że nie, jak już zostanie wybrany prezydentem, to go nie można tak obrażać, bo można do pudła pójść w Polsce. No nie, może akurat, ponieważ tu mówimy o bardziej liberalnej opcji, może nie będzie takich reakcji, a może nie będzie tak nerwowych reakcji, jak ze strony niektórych urzędujących obecnie prezydentów. Panie Piotrze, podstawowe pytanie, przyszły tydzień pauzujemy czy widzimy się? A co jest? Dlaczego mamy? To od was zależy, że jest święto narodowe 11, ale to jest środa, nie piątek. Czyli i tak siedzimy w domach, bo siedzimy w domach formalnie już od jutra. No. W takim Jeżeli razie, wy będziecie, to ja będę też. oczywiście na posterunku, jak zawsze. Panie Piotrze, dziękuję serdecznie. Miejmy nadzieję, że jak się Dziękuję spotkamy w bardzo. przyszłym tygodniu, będziemy mieli już przynajmniej wizję rozstrzygnięcia tego i trochę łatwiej będzie jednak z tych fusów wyruszyć. Tak jest. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję Zapraszamy bardzo. do komentowania pod nagraniem. Do zobaczenia za tydzień.